Haribol. Haribol. Rade, rade, rade. A ver. Que... ¿Empezamos ya? Sí. Bueno, pues el mensaje nuevo... Przekaz nowy. Que no es nuevo. Który nie jest nowy. Que es muy antiguo siempre. Który jest bardzo dawno już od wielu... La parte divina, la parte de Dios. Część duchowa, część Boga. No ha dado este mensaje de amor. Nam dał ten przekaz miłości. Yo recibo el mensaje de amor a diario. I on otrzymuje przekazy miłości każdy dzień. Donde las personas deben de amarse. Gdzie ludzie powinni kochać się. Cada uno intentar de amarse. Każdy jeden powinien się kochać sam. De quererse. Kochać siebie. De tener una autoestima. Żeby mieć autoestimę, jak motywację mi się wydaje. Motivación y autoestima. Motywacja. Y de esta manera dzięki temu podremos amar todo lo que hay alrededor nuestro. Możemy kochać wszyscy, wszystko, co jest wokół nas. Y olvidarse de todo lo pasado. I zapomnieć wszystko, co było. Ver con ojos nuevos la vida. Żeby zobaczyć nowymi oczami to życie. Y procurar no matar nada. I nie zabijać nic. No mancharse las manos de sangre. Nie plamić się z krwią. Las manos tienen que estar limpia. Ręce muszą być czyste. Y el cuerpo tiene que estar limpio. I ciało musi być czyste. Y así habría mucho menos sufrimiento. I dzięki temu mogło być mniej cierpienia na świecie. Tener buenos pensamientos. Mieć dobre myśli. Si sabemos cosas como las que hemos hablado en otros programas, jeżeli wiemy o tych rzeczach, co żeśmy mówili o poprzednich programach, hay que hablarlo, pero no en plan de crítica. Ale nie na planie krytyki. No criticamos a nadie. My nikogo nie krytykujemy. ¿Por qué? Dlaczego? Porque cada uno tiene que pagar el karma. Bo każda osoba musi zapłacić swoją de karmę. Lo que ha hecho. Z tego, co zrobił. Entonces nosotros solamente informamos. My tylko dajemy informacje. Y esto es muy poco, es una gota de agua lo que hemos hablado. To co żeśmy powiedzieli, to jest ta jedna kropla wody tylko. Para meterse más profundamente, jeśli byśmy weszli na głębsze tematy, hay que tener otros momentos y en otras, momenty i en otras conferencias. Na innych konferencjach. Más profunda. Które są głębsze konferencje. Eso es. Ahora mismo yo solamente aconsejo on tylko jakby, prema. Jakby, mówił dla was wszystkich, żeby miłość. Eso es. Amor. Amor. Ese es el mensaje que yo recibo todos los días y todas las noches. Każdy dzień i każdą noc on otrzymuje takie przekazy specjalne. No señalar a nadie. On nie pokazuje palcem nikogo. Porque cuando tú señalas con un dedo, bo jeżeli ty pokazujesz palcem kogoś, tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Tú tienes tres dedos que te señalan a ti. Tutaj są trzy palce, które pokazują na ciebie. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. I ty masz winę. Nadie más que tú tiene la culpa de todo lo que te pasa. Nie jest winny, tylko ty masz winę, że to tak ci się staje w twoim życiu, a nie inni ludzie. Eso es, por eso es muy importante bardzo ważne jest perdonarse los errores que hemos hecho. Przebaczyć wszystkie te błędy, któreśmy zrobili. El perdón es una ley muy especial. Przebaczyć to jest bardzo specjalne prawo. Y después amarse. I trzeba też kochać siebie. El amarse es la expandir el amor por todo el universo. Zrobić ekspansję miłości na całą galaktykę. Y ayudar a todo el mundo. I pomagać każdemu. Todo lo que se pueda ayudar hay que ayudar y más. Każdej osobie trzeba pomagać i dać więcej. Y eso es lo que yo vengo haciendo durante muchos años. To on robi to od wielu lat. Ayudar sin... Pomaga. Anonimamente. Bez żadnego jakiegoś prawa do yo no voy a hacer como Madre Teresa, que han expandido todo sus acciones a todo el mundo. Nosotros hacemos esto tranquilamente. My to robimy tak powoli, con Dios, contigo, spokojem od Boga i pomagamy innym ludziom. Eso es muy interesante y muy bonito. To jest bardzo interesujące i to bardzo piękne. Por esto yo vivo feliz. I dlatego ja aquí en el campo, tutaj na polu, tranquilo, spokojnie. Ayudo a todo el mundo que puedo. Ja pomagam temu, komu no mogę tengo pomóc. Enemigos. Nie mam nieprzyjaciół. Y si lo tuviera, i jeżeli bym miał, le mando amor también. To też im wysyłam miłość. Este es el mensaje que hay que tener. To jest właśnie przekaz, który powinniśmy mieć. Nunca se debe de
pelearse. Nunca se debe nigdy de nie powinniśmy się bić. Cabrear con nadie. Nigdy nie powinniśmy ni się contigo mismo. Na nikogo. Tú nawet cuando, na siebie nie możesz. Claro, nie cuando te levantas por la mañana, jeżeli wstajesz rano, debe de pensar, Krishna, musisz myśleć, Krishna, hoy quiero tener un día mejor que ayer. Boże, chcę mieć ten dzień dzisiejszy lepszy od poprzedniego. Más puro, más tranquilo. I czystszy i więcej spokojny. Y con más alegría. I więcej szczęścia chcę mieć. Y ese día será más puro, más tranquilo, i ten dzień y będzie más więcej alegría. Czysty i będzie więcej szczęśliwy dla ciebie. Y cuando te acuestas por la jeżeli noche, się położysz spać. Igual, gracias tak Señor Krishna por el día tan bonito que me has dado. Dziękuję Boże za ten piękny dzień, który miałem od ciebie. Y al otro día te levantas igual. I znowu, jak wstajesz następnym dzień, to znowu y tak. Cuando tú haces 365 días al año. Jeżeli ty zrobisz 365 dni roku. Hace esto son mantras especiales. To są specjalne mantry, specjalne. Entonces tu vida cambia. To twoje życie się zmieni. Gracias, maestro. Dziękuję. Así es. Dziękuję bardzo. Por esto todo depende de nosotros. Tak, że wszystko w zależności jest od nas. Si queremos estar alegre, jeżeli chcemy być szczęśliwi, hay que hacer lo que he dicho. To co musimy tak zrobić, jak ja ci si queremos estar triste, deprimido, jeżeli chcemy być smutni, pues hay que comer carne, alcohol, medicina, lekarstwa, y tú te vuelves loca. I będziesz zwariowana. Ahí está. Ese es el mensaje que a mí siempre me dan. To oni mi dają zawsze takie przekazy. Los devas. Los Wedy. Devas son los ángeles. Bo Wedy to są anioły. Así es. A tak jest. Devy? Deva. A devas. Devas to devas. Są... Devas są anioły. 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 Czy mistrz mógłby coś więcej powiedzieć na temat devas? Que tú puedes hablar algo más sobre, sobre devas. Claro. Como ellos tienen apariencia. Apariencia preciosa. Tienen una apariencia muy bonita, una figura humana preciosa. Mają ludzką twarz przepiękną i ciało ludzkie przepiękne. I cada uno de ellos. I każdy z nich. Tienen un grupo de Veda. Ma swoją grupę aniołów też. Claro, en la forma de la cultura védica tenemos al señor Indra. Mamy też pana Indrę. Es el semidios del cielo, który jest Bogiem nieba. Es el que rige toda la parte de las alturas. On po prostu kontroluje wszystkie te wysokie części nieba. Él controla los vientos, wiatry, la lluvia, deszcze, la sequía, też susze. Él lo controla todo esto. On kontroluje wszystko to. Con sus ángeles. Swoimi aniołami. Y dependiendo de los hombres, i w zależności od él no da agua, on la quita. On nam daje wodę lub nam zabierze tą wodę. Claro, cuando los hombres son da más que perezosos, sinvergüenzas, i tylko są bardzo źli, él nos manda agua. On nie wyśle wody. Ahora en este tiempo no nos está mandando agua. W tych czasach teraz to jesteśmy nie wysyłani. Todo depende de Indra. Wszystko w zależności od Indry. Claro. Y después tenemos a Narada Muni. Mamy też Naradę Muniego. Que es un semidios muy especial. To też jest taki półbóg bardzo specjalny. Él es un inspector. On jest inspektorem. De todos los mundos. Wszystkich światów. Y él le da información al señor Sri Krishna. On przekazuje informacje panu Krishnie. Él viene a la tierra. On przychodzi na ziemię. Y ve lo que hay en la tierra. I patrzy, co jest y se va a otro planeta, y a otro I planeta, i a otro planeta. I toda esa información va al señor Sri Krishna. Cała ta informacja w komputerze. Dios Padre. Do Krishna idzie wszystko. I de ahí van controlando todo. I tak kontrolują mniej więcej to wszystko tutaj. Por eso ahora mismo la tierra no está mal, pero tampoco no está bien. Ta ziemia nie jest dobrze, ale też nie jest źle. Claro, y también nos ayudan cuando hay un problema en un sitio de la galaxia, entonces ellos mandan allí una ayuda. Ahora la están mandando a la Tierra para que no haya una tercera guerra nuclear. Y teraz wysyła się tutaj dużo pomocy, żeby nie było trzeciej wojny światowej. Porque ha estado muy caliente el 2013 y este año 2014. To były bardzo gorące lata, 2014. El mes pasado, 2014 i poprzedni miesiąc. Claro, el mes pasado, el mes de junio. W tym czerwcu. Mucha gente pensaba que la tercera guerra iba a empezar el día 26 y 27 de junio. Wszyscy myśleli, że 26, 27 czerwiec to będzie wojna już, trzecia wojna światowa.
¿Por qué? Porque los ángeles no ayudan. Bo nam anioły pomogły. Y va quitando todo estas cosas. Bo na, i oni pomogli tą reakcję negatywną. Y le va dando más comprensión a los hombres. I dali więcej wiedzy ludziom. Y por eso no ha empezado la guerra. I dlatego się nie zaczęła się ta trzecia wojna światowa. Był taki cud w Rosji i na Ukrainie. Había un milagro en Ucrania y en Rosia. W tym roku. En este año. Że ikony zaczęły płakać. Que los iconos de santos empezaron a llorar. Ludzie odebrali to jako znak. Normal. Y las personas que recibieron esto como un señal. Por supuesto, eso es normal, es lo que estoy diciendo. Entonces, to znaczy to, co on mówi teraz. Se manifiestan de una manera o de otra. Oni się manifestują z jednej strony lub z drugiej. Claro. Ucrania es un punto muy especial. Ukraina estratégicamente para Rusia es muy especial. Dla Rosji jest bardzo ważny punkt. Pero los opuestos, que son los norteamericanos, quieren coger Ucrania. Chcą wziąć Ukrainę. Para estar muy cerca de Rusia. Żeby być blisko Rosji. Para un día atacar a Rusia. Żeby w jeden dzień atakować Rosję. Poner bases militares por todos los sitios. Tam, wojskowe, tam, tych miejsc. Pero entonces Rusia no quiere esto. Dlaczego? Dlatego Rosjanie nie chcą tego. Por eso ellos han cogido a Crimea y han sacado, porque son puntos muy especiales. Eso es político. Bardzo specjalne, to eso es todo político. Es polityka, pero los ángeles lloran, claro. Ale to anioły to płaczą. Para que no pase cosas malas. Żeby nie było złych, han muerto mucha gente ahí. Żeby nie było złych akcji, żeby nie, bardzo dużo ludzi umarło tam. Entonces lo que debe de pararse y quedarse en paz. To musi się po prostu skończyć i być w spokoju. Y eso es lo que está pasando en Ucrania, pero yo pienso que no va a haber ninguna guerra. On myśli, że nie będzie żadnej w ogóle wojny. Yo tengo confianza en las personas. On ma wiarę w pewne osoby. Yo pienso que Obama no es una persona tampoco demasiado loca. Myśli, że Obama nie jest zwariowany. Tiene que comprender que no puede comerse al mundo entero. On nie może, on musi zrozumieć, że nie może całego świata zjeść. Obama es un hombre inteligente. Obama to jest bardzo inteligentny gość. Y él no puede meterse de lleno a la guerra. I on nie może wejść po prostu tak, po prostu. No debe. Nie może. Zostanie zniszczony. Ella dice que lo van a romper. Por supuesto, puede ser, pero vamos a tratar que no se rompa nada. A wam tak zrobimy, żeby nie było żadnych wojen. Jak ludzie mogą się modlić o to, żeby nie było wojny? Como personas pueden orar para que no haya ninguna guerra. Pues eso, trabajando con amor, utilizando el amor, pidiendo a Dios con amor. No, prosząc Boga z miłością, to tylko tak można to jakoś coś zrobić w tym kierunku. El amor lo puede todo. Miłość może wszystko. I tenemos a Putin, al presidente Putin. El presidente Putin, no sé si cree en Dios, sí cree en Dios, sí. On wierzy w Boga. Sí cree en Dios. On wierzy w Boga. Y él tampoco no quiere guerra. I on też nie chce wojny. Él solamente quiere proteger su país. On chce dać protekcję swojemu krajowi tylko. Porque se avanza desde Occidente, desde América para acá, bases y bases militares y bases militares. Entonces él se tiene que respaldar las espaldas. Es lógico. On musi jakoś zabezpieczyć swoje plecy. Pero él no quiere guerra. A on nie chce wojny. Solamente se tiene que defender. Musi po prostu się bronić. Polacy nie muszą bać się Putina, czy nie wygląda to tak, że Putin Polaków nosa debem, kiedy ten mnie do Putin. Polacy boją się, że jeżeli Putin zajmuje Krym, to już Obama przyleciał do Polski i już mówi, o zbrójcie, bo zaraz Putin w was uderzy. I czyli debejskie ten ja dice que Obama vino a Polonia porque debía que diciendo que debemos que protegernos y comprar más armas para porque este Putin va a atacar a Polonia. No, mentira, eso no es verdad. Es kłamstwo. Putin no va a atacar nunca a Polonia. Putin nigdy nie będzie atakował Polski. Como no sea que Polonia ataque a Rusia. Chyba że Polska zaatakuje Rosję. ¿Con quién? Con Norteamérica. Z Ameryką. Y con los aliados. Y ze swoim przyjaciółmi. Pero si Polonia está tranquila y en paz. Jeżeli Polska jest w spokoju, ¿por qué va a atacar Putin? Dlaczego ma być tam Putin ma atakować Polskę, powiedz mi. ¿Por qué? Z dlaczego powodu? No hay motivo. Nie ma motywu. Putin no es un hombre salvaje. To nie jest jakiś dziki człowiek, ten Putin.
Tiene un nombre inteligente. Es un hombre inteligente. ¿Eh? Y él ama la vida. Y on kocha życie. Y ama a su gente. Y też kocha swoich ludzi też. Entonces, yo no sé quién es el mejor, pero lo que sí le digo a los dos. On nie wie, kto jest najlepszy, ale mówi, że dla tych dwóch. Tranquilo y con paz y amor. Że spokojnie i z miłości i spokoju. Y no utilizar las armas nucleares porque será una gran catástrofe en la Tierra. Nie używać armii nuklearnych, ponieważ będzie wielka katastrofa na Ziemi. Y no solamente la Tierra, la galaxia. Na Ziemi, ale tylko w galaktyce. Pero los ángeles no lo van a dejar. Ale anioły specjalne nie dopuszczą do tego, żeby tak było. No las religiones materiales que hay en el mundo. Nie te religie materialne, które są cienie. Eso no sirve para nada. To do niczego nie służy. Son los ángeles que controlan. Są anioły todo specjalne, które kontrolują całą galaktykę. Ellos son los que van a controlar todo. Oni kontrolują właśnie całą sytuację. Pero ni el Papa ani de la Iglesia Católica, ani nie papież, ani z Kościoła Katolickiego, ani Iglesia Evangelica, ani z Kościoła Ewangelickiego, ni ninguna iglesia, ani z żadnego kościoła, ni árabe, ni judío, ani arabskie, ani nada. Żydowskie. Es Dios. Bóg. Dios y Bóg. Dios. Bóg. Y el karma de nosotros. Nasza karma też. Si hay una guerra es por jeżeli nuestro wojna, karma. To tylko przez naszą winę po prostu. Pero así ni todo. Ale i tak. Yo pienso que va a haber paz. Tak on myśli, jego po prostu opcją jest to. Y le mando paz tanto a Obama spokój. Como a Putin. On y como a cualquier presidente. Dla Obamy, dla Putina, de cualquier estado del mundo. Jakimkolwiek miejscu na ziemi. Todas las noches desde aquí, desde esta casa. Z tego domu tutaj. Sale. Cantidad de energía positiva para todos los gobernantes del mundo. Dla wszystkich rządzących tym światem. Le mando paz y amor. On wysyła miłość i spokój. Hare Krishna. Hare Krishna. Dalej.